Witam Was, moi drodzy, bardzo ciepło w kolejnym odcinku z gry Taora w kooperacji z. Niedzielny, witam Was. No i słuchajcie, właściwie zaczynamy odcinek tak, jak skończyliśmy u niedzielnego. Jesteśmy przy jakimś tartaku, który zamierzamy zwiedzić i zrabować. Także lecimy, zobaczymy, co tutaj ciekawego znajdziemy. Jest tu paru grubasków. Także mamy oboje latarkę, więc jest super. Ja tutaj widzę już jakieś skrzyneczki, więc chętnie, bo ja już nie mam amunicji do mojej Ej, spróby. ale zauważyłeś, co się zmieniło? Teraz jak Nie. strzelam, trzy od razu na mnie skoczyły. O, Karabin jakiś panowie! znalazłem. Panowie, spokojnie, co tu się dzieje? Czekaj. Kurde. To jest pistolet maszynowy. To jest pistolet maszynowy. To jest karabin. 308 amunicja. Normalnie usłyszały mnie, to przyleciały wszystkie naraz. A, to może jest jednak coś w tej. O, tkaninkę wezmę na wszelki 308. wypadek. Buty pragnienie od razu spożyję. A ty sobie. A. Ups. O! Gruba zbiegnie do mnie. Tylko trzeba pif-paf. Wybuchnie i się zatrujesz. A, dam ci tą. Czekaj, 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 bo No. ja mamy Czekaj, jak spluwę on z strzela? Jak on karabinem. strzela? A no dobra. Ja ci dam maskę, chodź. Bo w masce on ci nie jest niegroźny. Dam ci maskę, co założysz na twarz. Dobra. Będziesz normalnie mistrzu. Czekaj, gdzieś tu miałem machę. Dobra, rzucam ją na glebę. Jak ten założysz, to ten wybuch ci nie truje. No, ale nie mogę jej w ogóle podnieść. Czemu? Nie wiem. Ona też nie leży na ziemi, według mnie tylko wisi w powietrzu. O. Czekaj, spróbuję ją ja podnieść. A, nie mogę. No to za drobiazgo. No to była sobie maska. Ale bez sensu. O, to ta gra naprawdę ma parę babolków. No niestety, była sobie maska, jak to mówią. Była i nie ma. Dobra. Co ja mam? Ja mam jakieś spodnie. Nie wiem, czy chcesz jakieś spodnie inne ubrać. Nie. Kurde, przylazł jakiś dziabąg. Wydziabągował, no. Jak ja akurat wyciągałem graty. Tu jest pani plujka, więc ją zaraz po żeberkach. Kurde, muszę bandaż spożyć. Jakieś łupy mam, linę i tyle. Uuu, magazynki przedłużone. To się przyda. A czy ja mogę tą spluwę w inne miejsce włożyć? Zamiast łuku tego mogę zrobić, ale nie mam naboi, to ten sobie przełożę tu, a łuk sobie postawię tu. Czy ja mogę to tak? I mogę magazynek też tutaj dołożyć? Nie, nie mogę. No dobrze. I Uczymy wojaka, czy tam policyjnego. dobra, dobra. Ja idę powalczyć też trochę. O, umiejętność. Poziom. Namiot puściutki. No. A co się spodziewałeś, że będzie pełen? Dobra, szmatek zbieram dużo. Dobra, jakiś łup mam. Można Znowu z łuknąć. karabin i strzała. Ognista tym No razem. to całkiem nieźle. O, jakiś klej mam. Coś tam możemy. Coś z tym klejem tam, pamiętasz? Coś tam Coś mówiłeś o było z kleju. klejem, no. Latarkę chyba, nie? To się Chyba. zrobiłem. A sobie śmieci przegrzebuję. Też chodzę i Dobra, sprawdzam. jakiś awansik mam, więc może sobie dam punkcik. Nie wiem, co to jest. Obrażenia karabinu szturmowego. Prędkość zmiany broni. Może odporność na obrażenia. Mam tłumik.
Skradanie. Belka niestety zajrzeć się nie da. Szanse na darmowe wytwarzanie przedmiotów. Tu jest jakiś misiu. Chodź, to jeszcze sobie leci. Cyk. I bach. No i super. O, tu jeszcze ich kilku jest. Także fajnie. Chodź, tu jest pusto. Ty, możemy tego jeepa wziąć też. Mówię, tego jeepa można wziąć, no. Namiot pusty. Tu ktoś śpi. Jest no jakiś i... ten do koszykówki taki. O, jest kolega, żołnierz. Patrzę, co na dachu by było. O, tam na dachu też można wejść, zobacz, coś tam jest ciekawego. No właśnie bym chciał. O, nie zauważyłem dziadka. 9 poziom. Bo jak tutaj na ten dach się wspiąć? To trzeba by było po tych... Ale co to jest? Pistolety maszynowe. Prędkość zmiany broni. O, może to sobie wezmę. Skuteczność opatrunków. Dobra, dawaj. Patrzę tak... No, chyba że na samej górze jest. W samej górze może być jakieś krzesło. Ale butelek piwa, ale czy to jest... To jest to, co my szukamy? Wejście. No jest, jakby można było wejść, tak wygląda, ale kurczę, nie ale wiadomo nie, jak. Ale nie ma jak. Tu na te belki nie wejdę. Tu nawet jak gdzieś wejdę, to jest za nisko, żeby podskoczyć wyżej, także słabo. To tędy jakoś? A to niemożliwe. O! A może? Jestem! O, jesteś! Dobra, cóż to za tajemnicza... No musi, tego... musi tam coś być, no kurczę, nie mów. Nic nie ma. To jest takie krzesełko wędkarskie z flaszkami. Ktoś to co siedział i se patrzył. To, że to nic z tego nawet nie mogę zabrać, tak a propos, nie? Tylko mogę sobie tam posiedzieć. Fajnie. I wlazłem po nic. No i dobra. Ty, co to jest? Tam. Nie no, widzę, że ulica się tak jakby unosi w powietrzu. A, no tak. Taki ten, no, nowy sposób budowania. Nieinwazyjny. Dobra, chyba musimy lecieć dalej, bo to nie jest wszystko, żeśmy osprawdzali, ogołocili. No okej. Wykupiliśmy każdego zombika. To co? Moi drodzy, lecimy dalej. Dobra. Lecimy dalej. Gdzie lecimy? Mapa. Nie wiem, zobaczmy, może to D2. Nie no, jedźmy do domu powoli, co? D2, myślisz? No. A co tam? Lecimy na D2, idziemy. Może będzie coś fajnego. Będzie to samo, ale... O, zombików jest jakieś już tutaj sporo. Kręcą się duże i małe. Te walki, czy tam wjechać, czy... Nie robię, nie? Jakieś jezioro było? Zobaczymy. Coś powinno być tutaj. To przejechaliśmy. No to muszą być tam w tych górach coś. Dobra. Próbuję przejechać kawałek. Uff! Duszę, no. Zespawnował mi się na zdarzaku. No proszę. Dobra, to jest taka... Trzeba być co? Chyba się przejść. No okej, okay, no to idziemy. Za głośno mi te silniki działają i no widzowie nic nie słyszą. O,
O, trochę amunicji. Weźmiemy. A to ma być to Devali? Naprawdę? Co, no dead jest, bo jest puste, nic nie ma. No, to puste to jest wszędzie, ale... No dobra. No to jest wyjątkowo pusto. Myślałem, że będzie jakiś spektakl. No ja myślałem, że coś tu będzie schowane. No jest gruby tylko. Też myślałem, że coś będzie schowane. Dawaj grubego trochę. Ale mam tylko trzy strzały amunicji. To tak nie będzie zbyt różowo. Ja mogę nie, sobie... No, tak o, patrzę. Zamontowałem sobie jest tłumik pusto. I tą lunetkę. Amunicja, mam tylko 3 sztuki, kurde. Ale tu mam jeszcze 7,62. Ja też mam tylko 3 sztuki. Czekaj, mam 7,62 jeszcze. A ty możesz zoomować, używać tej lornetki? No właśnie spróbuję teraz. Mamy tego grubego. Nie, tak samo jest jak bez i z, chyba że jest jakiś inny sposób. To on jest szybki, nie? Poczekaj, może będziemy oboje walniemy. Ja też mam 3 amunicje. Nie, ja mam ten karabin, który ma 80 amunicji, więc... Aha, okej. Okay. No, i po chopa. No i po. To idę zobaczyć, co tam miał. A jest. Ja się kierka w rękę i dziabiemy tego obok tutaj. I miał pieniądze i pręt zbrojeniowy. I tyle. Policjancik. I nawet nie miał amunicji, ale lipa. Dobra, biorę tego panka. Tutaj pank, tu. Pank. W drugą stronę, weź się obejrzyj. O. A w ogóle te drewna są tak. Jakieś nie, to one nie są zbieralne. Ale tu nic nie ma. No nic nie ma, no Death Valley, no. No ale dobra, no ja rozumiem, że Death Valley to powinno być jakiś spektakularny, jakiegoś właśnie super tego... Zombika powinniśmy dostać może. No to jest ten lepszy, nie? Ten dziadek, a tam... No to jeden. No jeszcze jeden mam teraz go. Widzę następnego. Tylko pytanie, czy ja go chcę ściągnąć? Ale tu po prostu nic nie ma, co by było... O, dobra. No, ale przydałoby się, żeby chociaż coś tu było, nie? Ja mam teraz cuda niewidy. To chwila dlatego, że jest Death Valley. Przed chwilę miałem zwykłego jakiegoś gościa w koszulce. Uderzyłem go, zrobił się strażakiem. A. A obok się spawnowały 2 grubasy śmierdzące. 3 nawet, bo mam trzeciego. No dobra. Gra jest śmieszna. O, ściągnąłem tego wielkiego. Biegnie. A nie, nie widzę go. O, biegnie za mną, biegnie. Idę do ciebie. Dobra. Nie wiem, czy mnie jeszcze goni, czy nie goni mnie. Już mnie nie goni. Za tobą. A, bo gonił mnie ten wielki, ten szybki. O! 2 się od razu zespawnowały przede mną. No mówię ci, to jakieś bzdury są. O. A u mnie na głowę mi wyspawnowałaś jakaś babcia. O, rany. Paranoja normalnie. O, nie ma sensu. Nie. A broń jest tak szybko strzelna, że 40 strzałów to tak tylko jest pff, i nie ma. No ja... To przesadzone, bo to jest karabin, a nie jakiś Uzi. Dobra, wracajmy do samochodów, gdziekolwiek no one tak. Są. Bo już straciłem... Orientację... Tak, nie wiem, gdzie były te samochody. Nie wiem też. Ale trzeba dojść do drogi na pewno. Na pewno po prawej stronie w takim razie, czyli... tam gdzie się teraz patrzę, tak, to tam będzie droga. Dobrze idę ja, chociaż? Nie, w inną stronę. Tam. Ja biegnę do drogi, na pewno samochód tam się znajdzie. Nasz. Ja muszę przejść, bo mi górka przeszkadza. Więc muszę dookoła obiec. A w ogóle to jest ciekawe, że my nie mamy pistoletów. Przynajmniej ja nie mam. No ja też nie mam pistoletu. Żadnego. Jeszcze nie. Są wow, karabiny. Stroma góra.
O, widzę, jak zbiegasz. Ale samochodów nie widzę. Gdzieś tam muszą być? Nie. No, ja to biegnę w stronę to... ulicy, to chyba znajdę za chwilę nasze samochody. Nie, samochody są tam, znacznik jest, to tutaj gdzieś powinny być. Są, chodź. O, ktoś tam łazi. O, trochę mamy ludzi. A o, przy naszych autkach. No kurde. Się nie ociągaj, tylko grzej gościa w łeb. No. O rany, nie mam siły w ogóle już. Jeszcze w stronę ulicy biegłem, a nie w stronę samochodów. A widzę, że ty już jesteś... Bo my kawałek wjechaliśmy przecież z tymi samochodami. Mhm. O, stroma górka, ale dobrze, już biegnę. Lujka. Lujka, flaszkę i śmieci miała. O rany. Nic, ja proponuję powrót do domu. Mhm. Niestety gra ma dla nas to samo wszędzie. To jest ten mały minus, który trochę rozczarowuje. To prawda. No i ciągle jest pusta. Kurde, to w czym stał. Jak ruszyłem do tyłu, to za chamstwo. Chyba w prawo. Chyba. W lewo, przepraszam, w lewo. O, tu jest duży. O Jezu, ale delikatne ta auta. Patrabanty z plastiku. Ja staram się za dużo nie mówić, bo strasznie głośno mam te samochody. I mnie też, ale lecimy do domu. Nie, to jest burger, dobra. Gdzie ja pojechałem? Czekaj. Dobrze, i... No nie, myśmy w domu mieliśmy z tyłu. Ale tu chyba można pojechać, tędy. Wydaje, że można tędy. Jesteś... No i teraz tylko lekko w lewo przez pole. Jedziemy na miejsce. No to jedziemy w lewo przez pole. No i tu masz tą mini wioseczkę. Mhm. To jest nasz cudowny ten. O, już widzę, widzę bazę. Ustawię też ten uszkodzony auto tutaj. Obok drugiego uszkodzonego. No moje trochę uszkodzone też jest, ale spoko. Kto by tam na to patrzył? Można mieć ciągle nowe. Co tutaj jest do wsadzenia? Zbrojownia. A tutaj... Taylor. Mhm. Czyli dodali nowe takie miejsca na... Chyba tego nie było. Inaczej to wyglądało chyba. Były inaczej może ułożone? Chyba tak, no. Mhm. No dobra, ale co chcemy do zbrojowni, na przykład? Potrzebujemy więcej metalowych złomów. Ja potrzebuję 20 sztuk. A mam chyba 5. Ja mam 14. Mogę ci dorzucić? Tutaj jest 0. Ej, wrzucę ci tu do... Chociaż nie wiem, czy nie mamy gdzieś indziej metalu, wiesz, bo widzę, mi że się wydaje, nie ma że... A nie było czasem przy tym kolesiu gdzieś? Przy piecu może? Przy piecu chyba było. Jest 50 sztuk. O, no to widzisz. To ja zbrojownię postawię. Swoje dorzucę. Mam drewno. Rudę. A to jeszcze jakieś pręty. Dobra, mamy jakąś zbrojownię, czyli będziemy mogli zrobić... Wow!
Dam. Duże. Ojej. Ale chyba nie ma pistoletu w grze jeszcze, bo mogę tylko same karabiny porobić, albo pistolety maszynowe. Ciekawe. I amunicję. Ostrzelniczy to wrzucam w takim wypadku, jak amunicja, bo pewnie będzie potrzebne. Mhm. I tu inną amunicję z innego... kusza. Też. Ej, fajnie, fajnie. Zostaje. A jeszcze 5 desek i jeszcze Taylor zrobię. Kolimator, proszę bardzo. Mam jakiś, to dodałem do swojej spluwy, chociaż nie wiem, co to robi. Mhm. Wydaje mi się, że nic. Czekaj, ja muszę poprosić go o deski. Dobra. Co, idzie? Wiesz, koleś? Wiesz, czy on już nie pracuje? Idzie co zjeść chyba. Sam zrobię. Leniwy. Towarzystwo takie leniwcowe. No. Ale dobra, mam... czy ja mogę już zrobić to? Tak, ale tkaninę wyrzuciłem, to zaraz muszę ją podnieść. Tkaniny są tam też w tym pierwszym miejscu chyba jest. Dużo ich. Tak, tak, tak. Patrz, co to w ogóle jest ciekawego. I Taylor. To będziemy mogli robić sobie to? Ubrania jakieś nowe? Albo może nawet i pancerze czy coś? Znaczy bym nie wierzył w takie... ubranie, ubrania i plecaki. No ale to wszystko, znajdujemy takie rzeczy. No ale wiesz, jest możliwość zbudowania, to zbudowałem, no nie? Zastanawiam się, gdzie kanister dać. O, znowu się robi ciemno. Okej, okay. Ojej, strasznie ciemno. O, wody jest sporo, to dorzucę puste butelki. Nasiona. Te nasiona chyba tu się wrzucało do... Tak, nasiona się wrzuca tutaj. Klej, dobra, kleje są tutaj. Mam klucz płaski, nie wiem, gdzie się go używa. Do czego? Klucz płaski, a to nie było do naprawy samochodu? Do nie, robienia... Być może do zrobienia tego zestawu. Zestawu naprawczego, no. Czekaj, idę. Słuchaj, mamy też sejf. W sejfie trzyma się pieniążki, to ja moje 2500 włożę do sejfu. A tak, tu są klucze. Dobra, wrzucimy. Nie wiem, czy akumulator jest potrzebny, bateria samochodowa, to wrzucę tam też. Mam części elektroniczne. Mhm. Co to jest potrzebne do naprawy? Też mam pełno tych pierdół, ale nie wiem, czy gdzie to powkładać wszystko. No to na resources, co jest potrzebne do zakupu? O, tu mamy bandaże w ogóle w tym. 10 złomu. 10 złomu aż potrzebne do... Apteczkę, bandaż antyseptyczny, takie rzeczy. 2 złomy. Dobra, trochę złomu muszę znaleźć. Ja mam złom. Czekaj. Wrzucę ci tutaj. 50... Metalowy złom, proszę bardzo. 5 sztuk mam. 35 sztuk. Też jest. To wiesz co, to przerzucę go tu, bo tutaj jest cała banda. O, jest 50 sztuk teraz, sztabka żelaza. Jakieś cuda nie widzę też są, dobra. Idę dorzucić. Kłoda drzewna, ale ten koleś sobie stoi, nic nie robi. On jest przypisany do tego miejsca? Bo nie, mi się wydaje, że on powinien być do tamtego miejsca, nie? No on jest w tartaku był. W warsztacie. Nie ma w warsztacie go już. Nie, tartaku, on robił deski wtedy, go przepisałeś. A nie, on jest w tartaku, faktycznie. Faktycznie. Tylko, że kłód chyba nie ma i dlatego nie wytwarza części, nic. Części elektroniczne. Gdzie dajemy części elektroniczne? On jak robi kłody drzewne. Okej, dobra, resztę coś tam mam.
Ona niech sobie, niech jedzenie zrobi. A co tam? Koktajl Molotowa. A koleżanka gotuje coś czy nie? A koleżanka nic nie robi. To niech gotuje. A nie, bo nie ma mięsa, dlatego. Nie, ale nie kumam. Coś się skiełbasiło, albo ja coś nie czaję. Biorę butelki kolejne i ich nie mam. A nie, dobra, weszły mi tu. Okay, od razu wchodzą pewnie pod E. Pod rękę. Mhm. No, bo nie mam jedzenia, więc one od razu się tam wpakowały. Coś w lodówce jest do żarcia? O, pusto. Pusto, dlatego kazałem jej robić, ale kurczę, nie ma jeszcze mięsa. No to musimy ustrzelić zielone jakiegoś. Albo i dwa. Mówisz. Dobra, jak trzeba. Ale to tak tego będziesz go ganiał? A chyba nie da rady. Raczej łukiem go. O, jest. Mhm. W ogóle nie ma jelonów tutaj. Uciekły teraz, tak to ich pełno było, a tak to nagle o. Dużo mięsa nie dało, ale zawsze coś. Zawsze 5. Zawsze 5. No widzę, że też. A jak? Mamy kolejnego. Bambika. Weź kurka. Strzelałem i nie mogę mu strzelić. No to tam strzeliłem. On miał aż 6 mięcha. No ten też 5, dobra. To już starczy. O, strzały. Dobrze jest. Dobra, to idę ugotować coś i trzeba kończyć odcinek. Mhm. Gdzie jest wyjście? Jest. W biegu trafiony, normalnie Robin Hood. Brawo. To 4 mięsa dał. A, jakiś szkapina był, no. Dobra, lecę z powrotem. No ja teraz szukam wejścia, a tu jest wejście w końcu. Wrzucimy jej trochę, mam 15 teraz mięcha, to będzie miała co robić. No ja też mam ileś tam do... Jedzie jeszcze lodówka tutaj. Ja mam ile? Ej, mięso mi zniknęło. No naprawdę? Mam 15. Ty, mięso mi zniknęło. No na E ci to gdzie weszło. Nie, no na E mam wodę, a na Q mam mięso ugotowane. A mięso... A nie, mam, dobra, 10 sztuk, uff. Ale czemu? Musiałem zeskrolować. Bo do lodówki trzeba włożyć, nie? Położyłeś? Nie, włożyłem. A, dobra. Położyła się pod stół. I pod krzesło. Poszła spać pod krzesło. No nie, no niesamowita jest. Nie no, do roboty, kurde. Dobra, słuchaj, kończymy odcinek, idziemy spać. Tak jest. Dziękujemy wam, moi drodzy. O. Dziękujemy wam za uwagę. Mam nadzieję, że się spodobało. Nie wiem, czy czasem to nie jest nasze ostatnie spotkanie w Taorze od jakiegoś na jakiś czas już. Będzie przerwa w naszych odcinkach. No i tak była, a znowu będzie. Ja już niedługo na urlop. Przez 3 tygodnie nie będziemy się widzieć, nie będziemy grać, więc cóż, przerwa. Będzie mała przerwa, tak. Tak, odpoczniemy sobie, tak. Dobra. Słuchajcie, dziękuję wam jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko. Majcie się. Pa, pa. Hej.